Dzień dobry, moje drogie bliźnięta. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na nowy cykl lunarny. Słuchajcie, zaczynamy energię nowiu około 8 maja, przechodzimy przez pełnię i kończymy kilka dni przed nowiem czerwcowym. Co jeszcze? Na marginesie tylko. Dni, gdzie księżyc, niewątpliwie energia księżyca będzie dla Was korzystna, będzie Was wspierać, to 9, 18 i 28 maja. Natomiast te dni, gdzie trzeba zachować większą ostrożność i uważność, to 8, 17 i 27 maja. Zaczynamy, moje drogie bliźnięta, zaczynamy od afirmacji na cały miesiąc dla Was. Bardzo proszę, przyjmijcie ode mnie tę afirmację. Bardzo proszę, zostawcie ją w komentarzu pod filmem. Możecie dodać kilka słów od siebie lub po prostu napisać dziękuję. Przyjmuję. Afirmacja dla Was. Mam prawo wymagać dla siebie tego, co najlepsze. Mam prawo wymagać dla siebie tego, co najlepsze. I zaczynamy teraz czytanie. Zobaczmy, jak nów nam się prezentuje w kartach. Dziewiątka buław, drogi bliźniaku, odwaga będzie potrzebna. Odwaga do działania, odwaga do stawienia czoła jakiejś przeciwności. Będziesz na pewno, jeśli o to zawalczysz, o tę sytuację, czymkolwiek ona dla Ciebie jest, a jak wiemy, dla każdego z Was to może oznaczać zupełnie coś innego, to będziesz z siebie bardzo dumny. Będziesz bardzo zadowolony, że to uczyniłeś i po prostu zawalcz o to, zawalcz o siebie. Dlaczego? Dlatego, że masz prawo wymagać dla siebie tego, co najlepsze. Więc wiesz, czego chcesz, wiesz, że nie będzie łatwo, ale warto o to zawalczyć. No, dokładnie. Około 3 dni po nowiu, pierwsze kroki w stronę nowego celu, albo po prostu rośnie w Tobie motywacja, wiedza, inspiracja, jesteś gotowy, żeby zacząć konkretną pracę, konkretne działanie, wiesz, że masz dużo do zrobienia i wiesz, że efekt daleko, ale wiesz też, że nie możesz się poddać, bo tu w tej energii księżyca może kusić Cię, żeby się poddać. Natomiast jakby jakieś wewnętrzne wymówki, czy wewnętrzni sabotażyści, albo wystarczy jeden wewnętrzny sabotażysta, to musi odejść, bo to de facto będzie dla Ciebie przeszkodą. Dlatego, że karta mówi, słuchaj, jakby zapisuj sobie wszystko to, co przychodzi Ci do głowy. Pokazuje się energia osoby bardzo kreatywnej, zainspirowanej, która po prostu siewca pomysłów dosłownie, dosyć optymistycznej, więc jakby to dla osób, które mają takie życzenia albo jeszcze tego nie robią, to jest dobry moment, żeby zacząć zapisywać swoje pomysły lub na przykład pisać jakiś dziennik. Z jakiegoś powodu później widocznie zobaczycie, dlaczego to Wam się przyda w życiu. Ale ogólnie korzystny czas do rozpoczynania z odwagą, z optymizmem, a po prostu myślę, że w myśl tej afirmacji, że masz prawo wymagać dla siebie tego, co najlepsze. Okej. Bardzo ciekawe. Około 7 dni po nowiu upewnij się, że skupiasz na tym, co trzeba. Że skupiasz się na tym, co trzeba. A tutaj pokazuje się energia szóstki kielichów. Czyli niewątpliwie można powiedzieć, że jesteś swoim własnym bohaterem. To po pierwsze. Jesteś bohaterem swojej własnej historii, więc nie pozwól innym ludziom, na przykład z przeszłości, żeby nadawali temu jakiejś narracji, czyli uważaj na plotki na przykład, tak mi przychodzi do głowy. Tutaj dla osób, które mają pomysł, tu jest pomysł związany z pracą, to jest pomysł związany z jakimś projektem. Tutaj pokazuje się z kolei, jeśli o tym myślałeś, o tym, co za chwilę powiem, to tutaj dla mnie karty mówią, odsuń powątpiewanie, że to nie jest to, bo tutaj karta mówi, że dobrze jest rozważyć rozpoczęcie pracy projektu związanej ze sprzedażą, kupnem, sprzedażą, wymianą, nie wiem, starych mebli, tak zwanych antyków, rzeczy retro lub rzeczy vintage. To dla osób, która rozważała tego rodzaju działalność. Tu jest potwierdzenie. Masz to w duszy, masz do tego smykałkę. Okej?
To dla części z Was taka informacja. Tutaj jeśli ktoś z przeszłości też się do Ciebie odezwie, powie, hej bliźniaku, spotkajmy się, dawno się nie widzieliśmy, minęły miesiące, lata, dobrze jest się z tą osobą spotkać, po prostu. Z kimś, kogo dawno nie widziałeś, drogi bliźniaku. Nawet jeśli by wymagałoby to jakiejś podróży, szczerze mówiąc. Po prostu dobrze jest po to sięgnąć po to spotkanie. Niewątpliwie 11 dni po nowium mamy energię księżyca, która powoduje pełne przyspieszenie i motywację i masz taką potrzebę postawienia tej kropki nad i masz taką potrzebę, żeby szczęściu dopomóc i pchnąć sprawę do przodu i pokazuje się rycerz buław, który niewątpliwie jest na tyle silny i odważny, żeby właśnie to uczynić. Więc po prostu idź po to, po prostu działaj, po prostu nie zatrzymuj się, tak bym mogła jeszcze Ci powiedzieć, nie zatrzymuj się, dosłownie, nie zatrzymuj się. Czas pełni dla Was to czas odpoczynku dla części z Was, do tego karta tutaj jakby zachęca, po prostu odpocznij. Tak, bo jakby wycisz umysł, uspokój umysł, daj mu ochłonąć, bo to spowoduje, że dostrzeżesz co może Ci popsuć szyki, albo co dostrzeżesz coś, czego wcześniej nie dostrzegałeś, a to się okaże być ważne. To jest też w ogóle taka energia, która zachęca Cię do tego, żebyś spróbował spędzić czas, trochę czasu z kimś bardzo wyjątkowym, drogi bliźniaku. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba lub kontakt z tą osobą spowoduje, że będziesz widział jasno, bardziej jasno swoją sytuację. Tak naprawdę, na przykład ta osoba pomoże Ci uwolnić się od tego, co Cię trzyma w zastoju, po rozmowie z nią w sensie, lub po prostu pomoże Ci zrobić jakąś listę rzeczy lub listę tego, co Cię hamuje i wskaże jakieś uzdrawiające rozwiązanie, jak się z tego uwolnić. Taka energia dla Was. Okej. Więc tak, karta jest bardzo spójna z energią księżycową, bo energia księżycowa mówi, słuchaj, to jest ten moment, że można usunąć negatywność, uwolnić się od starego układu, nawyku, pracy, związków i masz piątkę monet przy tym, ale ta piątka monet w tej talii dla mnie oznacza, że mamy dosyć tej sytuacji, dlatego jakąkolwiek decyzję podejmujemy, ona ma służyć nam i naszemu najwyższemu dobru, że chcemy zostawić ten bagaż za sobą już. Więc jakąkolwiek decyzję podejmiesz, która w konsekwencji ma przynieść ściągnięcie z Ciebie jakiegoś obciążenia, może nie być miło przez chwilę, możesz czuć się zmęczony, bo trzeba będzie, że tak powiem, no wiesz, jakby włożyć w to jakiś wysiłek, ale to koniec końców wyjdzie Ci na dobre. Tutaj również, jeśli jest bliźniak, który... No wiesz, czujesz się zmęczony, przepracowany, cokolwiek, po prostu zmęczony, przepracowany, tak jak gąbka wyciśnięty, jak cytryna się mówi, nie? No właśnie. To też czas sobie zdać z tego sprawę, że to być może wymaga zmiany, że za bardzo się komuś czemuś poświęcałeś, drogi bliźniaku, wiesz? Więc na to bym również zwróciła uwagę. Okej, około 21 dni po nowiu, cokolwiek robisz i czemukolwiek nadajesz rozmachu, karty mówią, żeby, wiesz, brać za to odpowiedzialność. Dobre mogą być negocjacje. Musisz też być świadomy, że żeby coś zyskać i zyskać coś, co jest dla Ciebie naprawdę ważne, naprawdę istotne, trzeba będzie w tej sytuacji coś poświęcić, ok? To taka energia tutaj jeszcze dla Was. Trzeba będzie w tej sytuacji coś poświęcić. Około 25 dni po nowiu mamy odpuszczać, żeby robić miejsce na nowe i stawiać czoło sprawom i podjąć ostatni wysiłek, żeby dokończyć jakieś sprawy i tutaj ten rycerz mieczy niewątpliwie Ci służy. Natomiast ogólnie możesz mieć wokół siebie irracjonalnych ludzi, takich powiedziałabym, z którymi ciężko się dogadać i trzeba mieć tego świadomość. I jeszcze chciałam powiedzieć, że
Nie wiem, o co walczysz, bo tutaj w ogóle taka bardzo ciekawa nam się pokazuje historia de facto, że w okresie nowiu tego majowego potrzebna jest odwaga, większa niż zazwyczaj, drogi bliźniaku, żeby stawić czemuś czoła. To coś, uważam, jest energią, która wprowadziła cię w taki stan niefajności, stresu, przygnębienia i zmęczenia. I uważam, że to coś jest irracjonalne lub jest to jakaś irracjonalna osoba, którą masz w swoim otoczeniu. Z jakiegoś powodu jest tutaj kwestia podjęcia działań konkretnych bardzo, żeby zapanować nad tą sytuacją lub żeby zapanować nad tą osobą. I teraz jak dla mnie, karta sugeruje, że uda ci się to zrobić, ale trzeba mieć świadomość, że będą być może potrzebne tu jakieś negocjacje lub trzeba mieć świadomość, że trzeba będzie dać coś od siebie, znaczy poświęcić coś, żeby coś uzyskać. Poświęcić coś, żeby coś uzyskać. Co więcej, to bardzo ciekawe, bo nawet jak poświęcisz coś w myśl tego, okej, dam to z siebie, żeby coś uzyskać, to może do końca nie zadowolić tej osoby, która być może nie myśli trzeźwo. Pięć mieczy. Tu są plotki, tu są pomówienia, tu są niejasności, bądź po prostu, no tak, jakieś plotki, jakieś historie, które nie mają w ogóle... Wiecie, jak to jest z plotkami? No, jeśli to jest w środowisku zawodowym, to ta plotka ma służyć temu, żeby zdyskredytować twoją pozycję. Myślę, że jesteśmy tego świadomi. Trzeba odciąć to od siebie. Nie wyjaśnisz, będzie ci ciężko wyjaśnić tę sytuację, ale na pewno trzeba się odciąć od tego środowiska, bądź odciąć od tej irracjonalnej osoby, która nie myśli, co mówi. Taka jest informacja dla Was. Przedziwne macie czytanie, drogie bliźniaki. Pamiętajcie, że macie prawo wymagać dla siebie tego, co najlepsze. I proszę, sprawdźcie sobie ascendant. Dziękuję Wam bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.